Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym filmiku poświęconym językom obcym. I dzisiaj chciałem się rozprawić z pewnym mitem, z pewnym stwierdzeniem, które funkcjonuje w naszym społeczeństwie, a brzmi ono następująco. Nie możesz się nauczyć języka obcego, nie możesz się nauczyć nowych dźwięków, przekraczając X lat. Jest to przeświadczenie, które moim zdaniem funkcjonuje bardzo szeroko. Ja jeszcze nie interesując się językami, będąc nastolatkiem, słyszałem coś takiego, że o, Chińczycy teraz przejmują świat, fajnie byłoby się nauczyć chińskiego, ale niestety słyszałam, że chińskiego się nie można nauczyć, mając więcej niż 4 lata, nawet taką wersję słyszałem, tam gdzieś tam 12, czy w ogóle jakiś losowy wiek mogliście sobie wybrać i dowalić do tej teorii i myślę, że dużo osób by Wam uwierzyło. Mój znajomy takie gadanie nazwał lingwistyką ludową, takie teorie, nie wiadomo skąd. I mi się bardzo to spodobało, więc będę używał tego określenia. Więc dzisiaj z działu lingwistyki ludowej zajmujemy się konkretnie dźwiękami. Czy można się nauczyć nowych dźwięków w języku obcym, nie funkcjonujących w języku, którym mówisz, bądź w językach, w których mówisz, mając na przykład 20 lat, 30 lat, 40 lat, cokolwiek? Odpowiedź brzmi tak i ewentualnie może być druga odpowiedź dla sceptyków brzmiąca to zależy, ale ja bym się skupił na tej pozytywnej raczej teorii, ponieważ cóż, przeczytałem przed tym odcinkiem kilka badań na ten temat i badania, jak to w każdej dziedzinie humanistyki, wskazują jedną jasną odpowiedź. To zależy. To zależy, ale uwaga, zależy poziom dokładności nauczenia się nowych dźwięków, aczkolwiek sam proces przyswajania nowych rzeczy zasłyszanych, których nigdy wcześniej nasz mózg nie słyszał, jest jak najbardziej możliwy. Sprawa aparatu fonetycznego, w ogóle nie wiem skąd się bierze to przeświadczenie, że nie wiem, mamy 12 lat i nasz aparat fonetyczny dochodzi do momentu 12 lat, czy wrzućcie sobie losową inną liczbę i w tym momencie mówi, ej stop, ja już się zamykam, ja już więcej nie przyjmuję, proszę się odezwać w następnym życiu. To jest, jak o tym pomyślicie, to jest strasznie absurdalne i to jest strasznie krzywdzące dla ludzi, którzy się interesują kulturami, obcymi językami. I na przykład interesuje Cię kultura chińska, chcesz się nauczyć języka chińskiego, ale idziesz do takiej ludowej babki, takiej co przepowiada tam te mądrości ludowe, lingwistykę ludową wykłada na wsi, na wiosce. Idziesz do niej i mówisz jej, o ja bym się chciała nauczyć chińskiego, czy mogę się nauczyć chińskiego? Ona Ci mówi, o nie, już nie masz 6 lat, to za późno, już się nauczysz, nie nauczysz chińskiego, nie ma szans, po prostu do roboty byś się wziął. No tak to wygląda w sumie i my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że bardzo dużo jest takich elementów, w których ludzie nam mówią, że nie warto, albo nie możesz już się nauczyć, albo nie jesteś w stanie, za stary jest, cokolwiek. I wracając do tematu stricte właśnie fonetycznego, przeczytałem kilka tych badań, różnie one wskazują różne wyniki, w każdym razie jedno jest pewne, nowych dźwięków można się nauczyć. Stopień dokładności zależy od tego, jak bardzo chcecie się nauczyć, od wielu różnych czynników, od wieku w sumie, od narodowości, od języków, w których już mówisz, od doświadczenia w uczeniu się języków obcych, więc tu jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które możemy wziąć pod uwagę i nie będziemy się nad tym skupiać. Ja chciałem tylko powiedzieć, że możecie sobie taki mit schować, w sensie to jest wyssane z palca totalnie, bo aparat fonetyczny cały czas się rozwija i co więcej, cały czas jest pod wpływem różnych czynników. Jeśli na przykład jutro wyszedłby jakiś dekret o języku polskim, że wymawiamy słowa troszeczkę inaczej, na przykład, że zamiast akcentu na przedostatnią sylabę mamy akcent na pierwszą sylabę. Wtedy każdy mówiłby z takim właśnie akcentem i w telewizji, w radio wszyscy by tak mówili mniej więcej po, no nie wiem po ile, nie chcę strzelać, bo to znowu będzie w zakres ludowej lingwistyki wchodzić, że po pewnym czasie byśmy się do tego przyzwyczaili, nasz aparat fonetyczny by to ogarnął, zacząłby te nowe dźwięki, nowe rodzaje dźwięków zacząłby używać. I ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć Wam tak.
do 20 roku życia, czyli przyjmijmy, że to jest ten ludowy margines, to jest bardzo optymistyczne, bo wcześniej słyszeliśmy o 3 roku życia, 4, 12 roku życia, 20 przyjmijmy, że to jest ten margines, koniec, 20, finito. Mówiłem w tym momencie po polsku, angielsku i włosku, już mówiłem po włosku, tak. I no tak, o ile polski, no to wiadomo, tak, język, w którym się wychowałem, w którym mówiłem wyłącznie przez lat 18-19. Angielski ma kilka dźwięków, no w sumie ma dużo dźwięków, które są nieznane Polakom, ale raczej go nie liczę ze względu na to, że był uczony, że jakby uczyłem się go w szkole i to troszkę inny proces tutaj zachodził. Ale takie dźwięki jak f, czy tam to się wymawia fa dokładnie. W sumie nie wiem, jakie są inne charakterystyczne dźwięki dla angielskiego. No ale wiecie mniej więcej, o co mi chodzi, że dźwięki w angielskim mam w miarę nauczone. Dźwięki we włoskim są podobne do polskiego. Tutaj nie było trzeba na dobrą sprawę niczego nowego. Ewentualnie jakąś tam intonację, lekką melodię języka inną trzeba było przyswoić. Ale obracając się w temacie dźwięków, w temacie fonetyki języka, raczej wszystko zostawało podobnie jak w języku polskim, ewentualnie coś tam z angielskiego. I w tym momencie wyjeżdżam do Gruzji, zaczynam się uczyć gruzińskiego. I wyobraźcie sobie, że jakimś cudem nauczyłem się kilku dziwnych dźwięków typu c, c, h, albo mój ulubiony dźwięk we wszystkich językach na chwilę obecną to jest hj, który funkcjonuje w grenlandzkim na przykład i w Inuktitut bodajże, no w tych językach, również w walijskim. Są tam jeszcze dźwięki na przykład czeskie r, które to jest to r z takim ciuczkiem. Nie wiem, czy dobrze wymawiam szczerze. Uczyłem się go kiedyś, ale samemu, więc to jakby, jeśli ktoś z was mówi po czesku, to mi powiedzcie, czy dobrze wymówiłem. I nie miałem problemu z tymi dźwiękami. W sensie, no wiadomo, do tego potrzeba czasu, do tego potrzeba prób i trzeba do tego też chęci i motywacji. Nauczenie się najbardziej przerąbanego gruzińskiego dźwięku k zajęło mi około 2-3 miesięcy, żeby zacząć go wymawiać. Oczywiście na początku to było tak, że jedna próba na tam 5-10 wychodziła. W tym momencie jakby zawsze go jestem w stanie dobrze wymówić poprawnie. W związku z tym znowu, najważniejsza rzecz, jeśli chcecie się nauczyć języka i jedyną rzeczą, która wam przeszkadza, są dźwięki, których nie ma w językach, w których mówicie, to w ogóle musicie, nie wiem, pójść sobie... Oho. O, teraz. To musicie pójść sobie, nie wiem, głowę w gorącej, w zimnej wodzie gdzieś tam wymoczyć, bo na pewno coś wam się tam przegrzało. Bo to zupełnie nie jest tak, że nie jesteście w stanie się nauczyć. Wystarczająca ilość pracy, motywacji i chęci do działania i też najważniejsze w nauce nowych dźwięków jest słyszenie tych dźwięków. Bo to nie jest tak, że przeczytacie sobie teorię, jak się wymawia ten dźwięk i zaczniecie go wymawiać, tylko musicie go usłyszeć kilka razy. Oczywiście najlepiej nie sam ten dźwięk, samą tą literę czy coś, sam ten fonem, tylko w kontekście, w wyrazach, w zdaniach, tak? Dostajecie zdanie i macie w środku tę literę, czy ten wyraz, no, przepraszam, ten dźwięk i uczycie się całego wyrazu, zwracając uwagę konkretnie na ten dźwięk, którego chcecie się nauczyć. Tak jak mówię, powinno to zająć wam około miesiąca, dwóch, żeby zacząć wymawiać to w miarę poprawnie, ale jest to możliwe ewidentnie i nie ma tutaj chyba granic wiekowych, nie ma tutaj granic kulturowych. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od was i od waszej pracy. I to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się nie rozwlekłem za bardzo, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Chciałem, żebyście z tego filmiku wynieśli jedną rzecz, że nowych dźwięków można się nauczyć. Nie ma czegoś takiego jak zamknięcie aparatu fonetycznego, zamknięcie uszu, które nie słyszą rzeczy, których jakby nowych rzeczy nie wyłapują. Tego czegoś nie ma. Oczywiście to na pewno zależy od tego, jak bardzo mamy rozwinięty słuch, jak bardzo mamy rozwinięty też aparat właśnie fonetyczny. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Ale jedna rzecz jest pewna. Da się nauczyć nowe dźwięki. Nie powiem, że bez problemu. Wymaga to pracy, wymaga to zaangażowania, wymaga to motywacji, ale wszystko jesteście w stanie zrobić.
Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajeczka w górę, zostawcie suba. I co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!